przekaz ewangeliczny dotyczący świętego Józefa to jest taki bardzo skąpy i właściwie dotyczy tylko sprawy istotnej, Bożego wybrania na męża niepokalanej dziewicy, która stała się matką Syna Bożego, a w konsekwencji wybrania przez Boga świętego Józefa na przybranego Ojca Jezusa Chrystusa. A wszystko reszta jest jakimś milczeniem. Dlatego, żeby uczyć się o świętym Józefie, czy wygłaszać konferencje, to trzeba troszkę uruchamiać taką fantazję, ugruntowaną jednak na realiach ludzkiego życia, które dotyczyły świętej rodziny z Nazaretu, podobnie jak te realia dotyczą i naszego życia. I wniknięcie w te realia ludzkiego życia ułatwiają nam pewne tytuły, które mamy chociażby w litanii ku Jego czci. Jednym z takich tytułów jest Żywiciel Syna Bożego. To jest jeden chyba z najbardziej takich tajemniczych, najpiękniejszych tytułów. Żywiciel Syna Bożego. Jak każdy ojciec, taki święty Józef, musiał żywić Chrystusa, musiał zarabiać na ten chleb. Ale święty Józef żywił Chrystusa, służąc bliźni. Przez swoją pracę zawodową zdobywał środki na utrzymanie Chrystusa i Jego Matki. I w ten sposób służył samemu Bogu wcielonemu. Służył też Bogu Ojcu. I w tym wszystkim, w tej służbie świętego Józefa jest dla nas taka jedna nauka, że pracując dla drugich według woli Bożej i naszego powołania, tym samym służymy Bogu i dojrzewamy do nieba. Czyli jeśli pracuję służąc innym, to wtedy służę samemu Bogu. Jeśli pracuję i dojrzewam w pracy jako człowiek, tym samym dojrzewam do nieba. W 1955 roku papież Pius XII ustanowił święto świętego Józefa Rzemieślnika i ono ma przypominać wszystkim, że pracować w duchu ewangelicznym to pracować w służbie naszym bliźnim. I święty Józef, on patron ludzi pracujących, on każe nam pokochać, czy pomaga nam pokochać ten trud codzienny. Także pomaga nam wykonywać naszą pracę, nieraz szarą, nieraz bardzo trudną, ale wykonywać tę pracę z wielką wielkodusznością. I wreszcie święty Józef uczy nas, żeby ta praca była takim hymnem uwielbienia Ojca Niebieskiego. Niektóre wspólnoty na przykład, jak wyrabiają ten chleb na komunikanty, to wówczas śpiewają hymny, śpiewają psalmy. I tak samo i nasza praca, to nie chodzi o to, żeby pracować i śpiewać psalmy, ale żeby nasza praca była sama takim hymnem pochwalnym na cześć Boga Ojca, Boga Stwórcy. Święty Józef był cieślą. Ten zawód nie był jakimś takim poważanym zawodem. Nawet u Marka mamy tak trochę pogardliwie mówione o Jezusie, tak z lekceważeniem. Czy nie jest to cieśla Syn Maryi? I to jest znamienne, że Bóg wybrał zawód cieśli dla tego, który miał wychowywać Jego wcielonego Syna. Że Pan Bóg nie wybrał jakiegoś intelektualistę, jakiegoś szlachcica, jakiegoś bogacza, ale wybrał ubogiego cieśle. I dzięki temu odsłania się znaczenie, jakie Bóg przywiązuje do pracy człowieka. Nawet najbardziej pospolitej, nawet takiej najprostszej. Że to praca nawet najbardziej skromna jest potrzebna, jako w osobie świętego Józefa została uczona każda praca, każdy rodzaj pracy. My mówimy, że żadna praca nie hańbi, ale tu jest coś więcej. Każda praca jest zaszczytem, jest jakimś hymnem uwielbienia na cześć Boga. Każda praca została uczczona. Papież Jan Paweł II pisał, że jeżeli rodzina z Nazaretu jest w porządku zbawienia i świętości przykładem i wzorem dla ludzkich rodzin,
podobnie i praca Jezusa przy boku Józefa cieśli. Praca ludzka, w szczególności fizyczna, znalazła szczególne miejsce w Ewangelii. Wraz z człowieczeństwem Syna Bożego została przyjęta do tajemnicy wcielenia. Została też w szczególny sposób odkupiona. Józef z Nazaretu przez swój warsztat, przy którym pracował razem z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy odkupienia. Praca ludzka została odkupiona. W raju człowiek miał pracować, ale praca była czymś przyjemnym, była pełnieniem woli Bożej, ale ta praca, jak mówią teologowie, ona nie związana była z trudem. Dopiero po grzechu pierworodnym ta praca związana jest z trudem. Pan Bóg mówi do Adama, że w pocie czoła będzie zdobywał pożywienie, a ziemia będzie ci osed rodziła. I ta praca została odkupiona. Ona nie jest jakimś brzemieniem dla człowieka teraz, tylko jest czymś pięknym, przez co człowiek może wzrastać, przez co może, przez tą pracę człowiek może wypełniać zamysł Stwórcy, może współpracować ze Stwórcą, ale także ta praca, taka Boża praca, staje się bardziej podobna do tej pracy przed grzechem pierworodnym. Co ważne w tych słowach Jana Pawła II, to jest praca z Jezusem. Jeśli i my chcemy uświęcać siebie, nasze rodziny, przede wszystkim uświęcać naszą pracę, to musimy pracować razem z Jezusem. I pytanie, czy mam świadomość, że cokolwiek robię, że pracuję i dla Jezusa, ale czy mam świadomość, że pracuję razem z Jezusem? Ktoś kiedyś powiedział, że obieranie ziemniaków ma taką samą wartość, jak budowa pięknych katedr. Jeśli jest ten sam motyw, to znaczy robię to z miłości do Pana Boga i jest w tym pragnienie pełnienia Jego woli. I chociaż praca Józefa widziana z zewnątrz nie ściągała na siebie uwagi, miała szczególną wartość w Bożych oczach dzięki usposobieniu duszy, z jakim była wykonywana. U Boga bowiem liczy się nie to, co się robi, lecz w jaki sposób się robi. Praca ma wartość przede wszystkim dzięki intencji, z jaką się ją wykonuje i dzięki sumienności, jaką się to w to wykonanie wkłada. U świętego Józefa tą intencją była miłość i pełnienie woli Bożej. I trzeba by zobaczyć, co jest intencją mojej pracy i jak tą pracę wykonuję, czy ona jest taka sumienna. Święty Józef, żyjąc w bliskości Chrystusa i posłuszny natchnieniom Ducha Świętego, rozumiał prawdę, którą później wyraził święty Paweł. Proszę was, bracia, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Czyli nasza praca to ma być dawanie siebie, to ma być ofiara święta, Bogu przyjemna. I pytanie, czy ja mam taką świadomość, że pracując, czy w domu, czy wykonując te swoje obowiązki, czy ja ofiarowuję siebie Panu Bogu. Z pracą związana jest cnota pracowitości. Ta cnota przeciwstawia się lenistwu. Święty Jan Paweł II mówi, że ważną rolę w procesie ludzkiego wzrastania Jezusa odgrywała cnota pracowitości, jako że która przekształca przyrodę i sprawia, że człowiek poniekąd bardziej staje się człowiekiem. I od razu też święty Jan Paweł II przechodzi do zachęty. Ze względu na wielkie znaczenie pracy w życiu człowieka, wszyscy ludzie powinni rozumieć i w pełni przeżywać jej sens, aby przybliżać się do Boga Stwórcy i Odkupiciela, uczestniczyć w Jego zbawczych zamierzeniach w stosunku do człowieka i świata, i pogłębiać w swym życiu przyjaźń z Chrystusem, podejmując przez wiarę żywy udział w Jego trojakim posłannictwie – kapłana, proroka i króla. Święty Jan Paweł II mówi, że przez pracę człowiek bardziej staje się człowiekiem. Czyli coraz bardziej widzimy, że pracowitości w tej cnocie nie liczy się tylko trud fizyczny, tylko chodzi o to, żebym ja wzrastał bardziej jako człowiek.
poprzez pracowitość ja jestem uwrażliwiony na potrzeby innych. Także Chrystus mówi, starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko, jedzenie, picie, odzienie, będzie wam dodane. Mówi także Chrystus, gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Więc dochodzimy do wniosku, że praca, ta fizyczna, to ma wartość taką względną. Ona owszem ma wartość tutaj na ziemi, ale o wiele większa jest wartość tej pracy, która gromadzi skarby w niebie. Czy to, co robię, sprawia, że moje skarby są gromadzone w niebie? To znaczy, czy moja praca jest służbą, czy moja praca jest jakimś dobrem, czy moja praca jest na przykład wyzyskiem, czy moja praca wynika z chciwości, czy moja praca może jest troską o konkretnego człowieka. Zatem starając się w sobie wyrabiać cnotę tej pracowitości, to człowiek przede wszystkim powinien położyć tutaj ten trud, czy to nacisk na trud duchowy, moralny i religijny. A to przekłada się na to, żeby nie tylko być pracowitym w sensie fizycznym, ale także, żeby być pracowitym w sensie ducha. Czy ja tak samo jestem pracowity, że chcę unikać zła, tak samo jestem pracowity, żeby wzrastać cnota? Czy ja tak samo jestem pracowity, żeby uczyć się od Chrystusa i o Chrystusie? Współcześnie niestety mało ludzi kocha pracę. Większość ludzi tą pracą gardzi. Wszystko chcemy mieć już, bez żadnego wysiłku, czy wysiłku intelektualnego. Chcemy mieć to wszystko za darmo. Ale nawet jeśli my zastępujemy pracę człowieka na przykład maszynami, to nikt nas nie zastąpi w naszym trudzie, że mamy trudzić się w tej pracy nad sobą, w pracy moralnej. Trzeba zatem mieć program swojego życia, przezwyciężać wrodzone lenistwo, z mozołem wypełniać swoje obowiązki i dojrzewać moralnie, religijnie i społecznie. Święty Paweł uczy, że każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. Pan Bóg jest niezmiernie hojny w nagradzaniu za pracę. Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twego Pana. Przy mnie odpoczniesz, mówi niejako Pan Bóg. Czyli tutaj trzeba się wystrzegać takiej pracy, która jest tylko dla oka, ale trzeba się trudzić w pracy i nawet jeśli tutaj za tą pracę nie dostanę zapłaty, to Pan Bóg mi odda tę zapłatę. I ostatnia myśl związana z pracą to jest cierpienie. Mimo całej tej godności pracy i wartości, jaką niesie praca, to często praca jest jakimś cierpieniem, jest trudem dla człowieka, udręką. I to może zniechęcać człowieka do tego, żeby pracował nad cnotą pracowitości. Błogosławiony Edmund Bojanowski tak w sobie wyrabiał cnotę pracowitości, bo mówił, że starał się jednoczyć w pracy z cierpieniami Chrystusa. Bo on to pięknie nazwał, że rozłożenie przez Chrystusa rąk na krzyżu jako pracę dla zbawienia ludzkości. I niejako możemy powiedzieć, że ta praca, która jest dla mnie naprawdę bardzo ciężka, może nawet mnie jakoś i duchowo, psychicznie upokarza, to łączyć tą pracę z cierpieniem Chrystusa. Nieraz my mówimy, żeby naszą chorobę łączyć z cierpieniami Chrystusa. A tutaj idziemy niejako krok dalej, żeby ten trud pracy łączyć z cierpieniem Chrystusa i powinniśmy wyrabiać w sobie taką cnotę pracowitości, jak chociażby apostołowie, którzy nawet na posiłek nie mieli czasu, bo oni chcieli się trudzić dla Chrystusa, a nagrodą za męczącą pracę będzie sam Chrystus, który mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I na zakończenie pomódlmy się,
tą modlitwą z 1 maja, w której wspominamy świętego Józefa Rzemieślnika. Boże, Stwórco Wszechświata, Ty nałożyłeś na ludzi obowiązek pracy. Spraw, abyśmy za przykładem świętego Józefa i pod jego opieką wykonywali prace, które nam powierzasz i otrzymali nagrodę przez Ciebie obiecaną. Amen.